Sponsorem wiadomości sportowych jest PPH Mackiewicz, producent betonu i kostki betonowej. Rekordową frekwencję miał 11. Wojewódzki Turniej Brydża Sportowego Nauczycieli, który od lat organizuje Łomżyński Oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego. Zeszły rok był rekordowy, 18 par. W tej chwili mamy turniej na 24 pary, z czego mogę pochwalić się. 5 par z Przasnysza, chyba 4 pary z Zambrowa, para z Ostrołęki, dyrektor z jakimś swoim pracownikiem. No, nie dojechał Pisz, co jest dla nas dziwne, ale powiem w cudzysłowie, dzięki Bogu, bo ciasno na sali. Choć turniej organizowany jest przez ZNP, to od lat występują w nim nie tylko nauczyciele. W zawodach uczestniczą także m.in. prawnicy i wojskowi, gdyż Brycz od lat wpisany jest w sportową historię Łomży. Mamy sekcję bryżową przy zarządzie oddziału, która działa już od wielu, wielu lat, a pomysłodawcą z utworzenia takiej sekcji brydża przy Związku Nauczycielstwa Polskiego był świętej pamięci pan Mieczysław Jarząbek, który niestety w tym roku odszedł od nas, a to on właśnie stworzył tę sekcję i tak kontynuujemy. Początkowo były to turnieje brydża tylko łomżyńskie, a teraz mamy już nawet ponadwojewódzkie, bo regionalne przyjeżdżają do nas zawodnicy spoza województwa podlaskiego. Dla organizatorów najbardziej pocieszające jest to, że do rywalizacji coraz częściej przystępuje także młodzież. W tegorocznej edycji zawodów wystartowało 5 uczniów pierwszego liceum ogólnokształcącego, którzy na co dzień trenują w tamtejszym kole brydża sportowego. Niestety, młodzież była tak stremowana rywalizacją z dużo starszymi brydżystami, że nie udało nam się ich namówić na występ przed kamerą. Natomiast opiekun koła brydżowego z pierwszego ELO przyznaje, że o tym, iż w szkole będą prowadzone właśnie tego typu zajęcia, zdecydował czysty przypadek. Kilkanaście lat temu na jednym z rajdów pieszych z młodzieżą w schronisku była marna bardzo pogoda i byli tam studenci. Ich szukali tak zwanego czwartego do brydża. Nikt się nie zgłosił i od tej pory na różnego typu pozaszkolnych wypadach, że tak powiem kolokwialnie, uczyłam młodzież grać w brydża, a od 2000 roku brydż wszedł do pierwszego liceum jako koło zainteresowań. Od tego czasu na treningi regularnie przychodzi 20 osób, które zgłębiają tajniki brydża sportowego. W tegorocznym turnieju najlepsza okazała się para Jerzy Cichowski i Jan Domański. Drugie miejsce zajęli Stanisław Czarzasty, Jerzy Plichowicz, a trzecie Marcin Baczewski, Dariusz Bastek. Najlepszą parą łomżyńską okazał się duet Adam Myśliwiec, Włodzimierz Królak. Głównym sponsorem turnieju jest tradycyjnie Zarząd Okręgu Podlaskiego ZNP. Po raz pierwszy do grona sponsorów dołączył prezydent miasta Łomży, który ufundował puchary dla zwycięzców. Chwała organizatorom, że udało się zainteresować młodzież z pierwszego liceum ogólnokształcącego. Są 2,5 pary, można powiedzieć. Z tego co wiem, problem braku młodzieży w brydżu to jest nie tylko problem Łomży, to jest problem Podlaskiego i wielu, wielu okręgów, ponieważ jak jeżdżę na rozgrywki krajowe, naprawdę młodzieży jest bardzo mało. Także tym bardziej większa chwała dla pani profesor Czaplickiej, która potrafiła po pierwsze zmobilizować młodzież do przyjścia i chwała jej, że robi takie zajęcia. Myśmy próbowali z młodzieżą, nie wychodziło nam to. Sponsorem wiadomości sportowych jest PPH Mackiewicz, producent betonu i kostki betonowej.